W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchy Niedźwiedź. I oto jesteśmy po drugiej stronie. Ach, wygląda identycznie jak ta struktura po tamtej stronie portalu. No ale nic, dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności kto taki poziom nie ogląda. Halo i tak dalej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gothic 2 Noc Kruka. Przy okazji poprzedniego odcinka zniszczyłem szpon Beliara i widziałem już w komentarzach, że strasznie was to bolało. Dlatego też chcę wytłumaczyć moją decyzję, nim mnie zlinczujecie już na stałe. Ale też zanim dokonam mojego wyjaśnienia, to ściągnę z siebie ten pancerz bandyty. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to strażnicy miejscy nie są tak wyrozumiali jak na przykład kapitan Greg i w momencie, gdy zobaczą mnie w pancerzu sługi Kruka, to po prostu zostanę zaatakowany. Poza tym, nie oszukujmy się, moja wspaniała szata maga ognia, na którą długo pracowałem, jest o wiele ładniejsza niż jakieś tam łachmany bandytów. Nawet jeżeli te łachmany dają większą odporność na obrażenia niż ta nieszczęsna szata. No dobra, Corinis. Ach, jak ja stęskniłem się za tym miejscem. Ciągle tylko wszędzie wokół były bagna, jakieś obozowiska bandytów, ruiny, eremici, erudyci, trolle. A tutaj mamy strażników miejskich, cywilizację i Watrasa, który może dać mi naprawdę ogromną ilość many, bo mam bardzo dużo kamiennych tabliczek ze sobą, więc Watrasie, mój ty. No i tutaj mam rym do tego słowa, ale go nie powiem, bo jest brzydkie. Świetnie. Zwiększę twą moc magiczną. Też wydaje mi się, że jak powiem mu, że powrócili zaginieni, to on mi zwiększy jakieś atrybuty. Zaginieni powrócili. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. Niech cię Adanos błogosławi. Adanosie, błogosław temu mężowi. Oświeć ścieżkę, po której stąpa. Daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Ponadto przybył zmiennik. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Teraz pogadam sobie z Myxirem, bo on chyba też ma dla mnie punkty doświadczenia. Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Watras opuści miasto, ale Adanos obawiał się, jeszcze że jedno. Pewnego dnia to, bestia czego dokonałeś w Jarkendarze, to był naprawdę bohaterski wyczyn. Niestety nie skończyłem jeszcze moich zadań w Corinis. Dlatego poprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócił. Teraz w teorii powinienem udać się do Xardasa, bo jak jego poinformuję, że Kruk nie żyje, to dostanę dodatkowe punkty doświadczenia, więc warto do niego zajrzeć. Ale zanim do Xardasa się udam, to najpierw zajdę do Gildii Złodziei, do której mam klucz już od bardzo wielu odcinków. Pamiętacie? Taki jeden koleś, Attila, dał mi kluczyk do kanałów i właśnie w tych kanałach znajduje się siedziba Gildii Złodziei, dla której chciałbym wykonać wszystkie questy, jakie mogą mi dać. To także w kanałach znajdę łuk Bospera, na który mam quest, by w sumie dostarczyć mu skradziony łuk, oraz srebro misia Koralgona, który prowadzi w Corinis karczmę. Za chwilę zobaczycie. Ale no wiem, wszyscy czekacie na moje wytłumaczenia na temat tego, dlaczego zniszczyłem szpon Beliara. Otóż ja zawsze jak gram w Gothica 2 Noc Kruka, to ten szpon Beliara biorę dla siebie. Jest to przepotężna broń i ja zdaję sobie z tego sprawę. Ktoś nawet pisał mi w komentarzach: Niedźwiedziu, czy ty wiesz, jak potężny jest szpon Beliara? Oczywiście, że wiem i zawsze to właśnie z pomocą szponu Beliara zabijałem smoki. Za wyjątkiem smoka ożywieńca, bo tutaj moc szponu Beliara jest niestety bezużyteczna na smoku używieńcu, tak, używieńcu, czyli tym last bossie Gothica 2. On nawet się śmieje z nas, jak próbujemy używać na nim tego szponu. Dlatego trzeba z nim walczyć przy użyciu gniewu Inosa na przykład, czyli takiej konsekrowanej broni. Chociaż ja jako mag akurat tego gniewu Inosa posiadał chyba nie będę. Mówię chyba, bo jak wiecie, ja pierwszy raz gram magię. No ale zawsze używałem szponu Beliara, by rozwalać smoki.
I było to dość proste, bo te pioruny są naprawdę OP. Zresztą pioruny sprawiają, że jakiekolwiek starcia stają się banalnie proste. Nawet starcia z orkowymi elitami. No bo wiecie, taki piorun walnie, zabierze mu połowę życia. Jeszcze ten szpon możemy sobie ulepszać. I gra staje się banalnie prosta. Dlatego stwierdziłem, że my sobie zrobimy taki challenge. Challenge pod tytułem nie biorę szponu Beliara i tyle. Nie wiedziałem jednak, że ten szpon można zamienić na runy. Nie wiedziałem, że mag zamienia szpon w runy. Tutaj mój błąd. Przepraszam, że nie sprawdziłem tego wcześniej. Tak samo jak przepraszam drogą gildię złodziei, że zabieram srebro Koragona oraz łuk myśliwski Bospera, które im oczywiście oddamy. No ale wracając, za sprawą komentarzy dowiedziałem się, że mogłem ten szpon Beliara zamienić w runę. Raczej on automatycznie zamieniłby się w runę jakąś, która byłaby zależna od mojego kręgu magii i mógłbym tę runę ulepszać co krąg magii. Czyli jakbym zwiększył się do trzeciego kręgu magii, to także i runę mógłbym do tego trzeciego kręgu sobie zwiększyć. Ale ja sobie troszkę poczytałem na temat tych run i okazuje się, że wcale nie postąpiłem tak głupio, bo te runy są bezużyteczne i beznadziejne zarazem. Takie dwa razy B. Z jednej strony okej, ta ostatnia runa, runa piątego kręgu, czyli to tchnienie śmierci, jest potężna. Jest to najpotężniejsze zaklęcie w grze, ale piąty krąg magii to jest też ten krąg, na którym ja już będę miał deszcz ognia w teorii, więc no nie wiem, czy rzeczywiście tak istotnym jest posiadanie tchnienia śmierci. Na pewno istotniejsze jest to, że się zgubiłem w tych kanałach, bo tak się zagadałem. Więc naprawdę tym tchnieniem śmierci nie ubolewam. A też te pozostałe spele, takie jak przywołanie kamiennego golema, czy przywołanie nawet zombiaka, one są średnio użyteczne. A 2000 doświadczenia piechotą nie chodzi. Oczywiście to też nie jest tak, że ja tutaj maksymalizuję to doświadczenie, bo tutaj nie zamierzam wbić maksymalnego możliwego poziomu doświadczenia w Gothiku 2. Aż takim prosem w tę gierkę nie jestem. Na pewno chcę wykonać wszystkie questy, łącznie z questami dla gildii złodziei. Tylko, że no właśnie, nie pamiętam, gdzie oni się ukrywają. Tutaj był chyba ich magazyn, a te kanały ciągną się pod całym Korinis. Dzień dobry. Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. No dobra. Co tu robisz? Dostałem klucz. Attila dał mi klucz. Dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć? Spokojnie. Idź do Cassii. Czeka na ciebie. No, czyli znalazłem miejsce, którego szukałem. Cassia jest tutaj po lewej, chyba. I posiada miecz, który bardzo mnie interesuje. A który kiedyś będzie mój. Hej! Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Cassia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Jej twarz. Spójrzcie, nigdy nie zauważyłem tego, jaką ona ma twarz. Ona wygląda jak upośledzona, się mruga tak czasem. Straszne. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas. Ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo, jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Jak mam dowieść swojej wartości? Dołączysz do nas, czy nie? Dobra, wchodzę w to. Świetnie! Będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz się od nas uczyć, to nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień.
Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Nauczę się od niej. Możesz mnie przeszkolić? Kradzieży kieszonkowej. Nie ma problemu. Bo może to zrobić mi za darmo. Dziwnie to zabrzmiało. Może to zrobić mi za darmo. A ja mam bardzo dużo zręczności, więc będę mógł okradać niemal każdego napotkanego NPC-ta. No dobra, słyszeliśmy. Muszę zdobyć pierścień Konstantina. Niestety na razie nie mogę sobie wyjść takim przyjemnym wyjściem przez gospodę Hany. Jestem zmuszony wrócić tą samą drogą, którą tutaj przybyłem, czyli drogą wodną. Mam nadzieję, że już nie płaczecie tak bardzo z powodu tego szponu Beliara. No tak jak mówię, te runy nie były jakoś bardzo przydatne. Ja sobie o nich poczytałem. Ja dokładnie wiem, jakie runy chcę mieć, bo przygotowałem się przed tą serią i poczytałem na temat magii w Gotiku. Bo tak jak mówię, nigdy wcześniej nie grałem magiem, więc chciałem przynajmniej wiedzieć, jak się takiego maga mniej więcej buduje. I z tego co wiem, to te runy nie są zbyt użyteczne. Sama broń w sobie jest, ale runy średnio. Okej, Konstantino jest w Korinis. Nie jest to zaskoczenie. Zdobycie jego pierścienia też nie jest jakoś bardzo trudne. Mogę na niego rzucić zaklęcie sen i po prostu okraść jego skrzynię, w której on taki pierścień trzyma. Albo, co też nie jest głupie, mogę po prostu w środku nocy zakraść się do jego domu, otworzyć skrzynię i zabrać to, na czym mi zależy. Uwaga, nasuwa się jedno pytanie. Czy Konstantino zauważy, że skradam się do jego domu, do jego mieszkania? Przekonamy się. Tak, zapisałem grę, bo jak się pomylę, to będzie problem. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Naprawdę przysięgam za pierwszym razem. Nigdy mnie tu nie było! Mistrz! Po prostu mistrz! Ach, piękne! Cudownie! Tak, nauczyłem się skradania od kolesia w tych kanałach. Tutaj jest karczma tego misia Koralgona, któremu dostarczymy srebro. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. Mam twoje srebra. Niemożliwe. Oto nagroda. To wyjątkowe piwo. Ostatnia beczka, którą dysponuję. Dankeschön. Spróbuję go jeszcze okraść. Kradzież. Udało się. Super. Przy okazji, jak tutaj jestem, to od Valentina ukradnę kluczyk, który ma przy sobie, bo ten klucz będzie mi potrzebny do innego zdania. Warto więc to zrobić. Od Kawalorna ukradnę kołczan, bo dlaczego by nie? Dzięki. Za każdą taką kradzież udaną zyskuję 100 punktów doświadczenia czasem, czasem 50. No ogólnie naprawdę warto okradać ich wszystkich. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że tego skradania wcale nie musiałem się uczyć, bo w rzeczywistości
to jeżeli bym chodził tyłem w ten sposób, to gra też uznawałaby to za skradanie i NPC-ty w ogóle by nie reagowały na to, że ich kradą. Osperze, no tak wiem, dawno mi widziałeś, ale mam dla ciebie twój łuk. Sądzę, że to twój łuk. Mój łuk! Gdzie go znalazłeś? W ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w kłopoty. Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej, dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. Mam obecnie 9571 sztuk złota. Tak, dlatego wydaje mi się, że nie muszę już wracać do Jarkendaru i przerażać kopaczy moją magią, by potem kopać w ich miejscu. Mam już takie pokłady gotówki, że mi wystarczą do końca gry. Widzę, że kradzież tego mieszka będzie dość ryzykowna. Ten typek pilnuje, ale te rączki są magiczne. I nie tylko dlatego, że należą do maga. Po prostu są magiczne. Teraz ukradnę Lemarowi jego książeczkę. Jej, i mam jego księgę długów. Którą? Jakiś drań ukradł moją księgę rachunkową. Nie miałeś z tym chyba nic wspólnego, prawda? Ja? Nie. Tak, tak, oczywiście. A teraz wynoś się stąd. Ciekawe, kto mógł ją, kurczę ci, ukraść. Mogę ją dać teraz temu, Boże, Torbenowi, potem go pobić i potem dać tę księgę Koralgonowi. I też potem go pobić, jeszcze oddać komuś innemu. W ten sposób zyskam dużo punktów doświadczenia. Najpierw jednak sprzedam Halvorowi niepotrzebne fanty. Sprzedałem mu to, co chciałem mu sprzedać, to jakieś złoto, nie złoto i tak dalej. Mam 10811. Naprawdę spoko. Nie będę próbował go okradać, bo ten typek jest dość czujny i tutaj mogłoby się to bardzo źle skończyć. Pogadamy jeszcze sobie z Eddą, bo mam dla niej posążek Inosa. Patrz. Przyniosłem ci posążek Inosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj światło Inosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. Można powiedzieć, że opróbowałem, co popadnie, co w rączki wpadnie, co nie. Jeszcze pogadam z Laresem i tak, dam mu jego pierścień. Oto twój pierścień. A, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. I dodatkowo poinformuję co go, do zaginionych. Że znalazłem zaginionych. Udało mi się ocalić część z zaginionych. Wiedziałem, że ci się uda. Wreszcie mogę zająć się swoimi sprawami. No i tym samym w zasadzie pozostaje nam już tylko kwestia dotarcia do Cassii. Witam, Cassia. Hey. Witam, witam. Mam dla ciebie pierścień. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Gdzie ukrywacie swoje łupy? Daj spokój, nie myślałeś chyba, że ci to powiem. Będziesz miał dość okazji, żeby położyć łapki na majątku innych ludzi. Zbyt chciwi kończą z pustymi rękami. Masz dla mnie jakąś robotę? Tak, jest zestaw kielichów. 6. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne. Ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Ach, krwawe puchary. Szukanie ich nie będzie należało do trudnych, ponieważ ja dokładnie wiem, gdzie je znajdę. Dla początkujących mogło to być jednak dość irytujące doświadczenie. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Ja... Już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Okej. Pierwszy puchar możemy znaleźć tutaj.
u Lemara. Jest tylko jeden mały problem. Taki tyci-tyci. Naprawdę, no, no niewielki. Lemar jest tym typem człowieka, który nigdy nie chodzi spać. Więc no trzeba było go tutaj troszkę pobić. Kobieta ma już wyrąbane w to, że jej mąż tutaj leży martwy. A my możemy dostać się do kufra. Nie wiem, po co się skradam. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. I zabieramy pierwszy puchar pełen krwi. Oczywiście Lemar pewno na mnie doniesie czy coś. Ale to tam nic. Grunge mam pierwszy z krwawych kielichów. No i teraz udamy się do górnego miasta. Dobra, kolejny krwawy puchar znajdziemy tutaj. W domu tego Gerbranta, z tego co pamiętam. W kufrze. Ja w sumie zapiszę grę, bo wiecie, no nie znam poprawnej kolejności otwierania tego zamku. A jeżeli się pomylę, to ten typek się obudzi, więc no muszę zapisywać. Okej, okay, udało się, chociaż kombinacja była dość trudna. Zabieram co moje i wynoszę się stąd tak, jak tutaj wszedłem. Czyli skradając się w wspaniałej szacie wspaniałego maga ognia, kapłana Inosa, boga sprawiedliwości, dobroci, praworządności. No wiecie, do czego bije, co nie? Okej, okay. Kolejny cel, jaki mamy, to sędzia, któremu musimy ukraść najpierw kluczyk. Okej, okay. Bez problemu. I teraz, jak już mam ten klucz, to muszę znaleźć odpowiedni kufer. Okay. Teraz wchodzę na górę. Gdzieś tutaj w domu sędziego będzie kufer. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kufer ukryty za skrytką tajną, a ta skrytka z kolei chyba jest... O właśnie. Związana z tym miejscem. Co ty tu robisz? Chodzę sobie, no co ty... Spadaj, no chodzę. Po prostu. Nie wiem, otworzyłem coś. Coś się otwarło. Tylko co, gdzie, tego nie wiem. Dobra, idę na dół. Spadaj. Nikt mnie nie widział, nikt mnie nie słyszał. Do widzenia. Chociaż ja tutaj widzę już to, czego szukam. Kufer. Konfiskuję. Nikt nie zwraca uwagi na to, że okradam sędziego. Sprawiedliwość jest ślepa, jak to mówią. Dobra, mam już 3 puchary. Kolejny będzie w ratuszu. Tutaj na górze. A, dobra, już widzę. Po prostu stał tutaj. Dobrze pamiętałem, że to było związane z Lariusem, ale nie w pokoju, gdzie on śpi, tylko tam, gdzie on stoi na co dzień. Więc mamy 4 puchar. Teraz 5 puchar będzie chyba gdzieś tutaj po prawej, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj w tych bocznych uliczkach. O właśnie, tu. Więc szybko. Z tego, który to był dom? O w mordę jeżę. Żebym ja to pamiętał teraz. Żebym ja to teraz pamiętał. To jest sklep z miksturami. Tu jest strażnik miejski, który może przy odrobinie szczęścia nie będzie zwracał uwagi, że ja tutaj się skradam. Jest ciemno, mnie nie widzi. Witam. Do widzenia. Ach, pamiętam już tego questa. W sensie, pamiętam, że muszę podnieść z tego kominka klucz. A ten kominek... Nie masz tu czego szukać. Niciula nie chce współpracować. Mamy to trikiem. Tyłem, 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 tyłem. Patrzcie, oni też nie reagują, nie? Tak jakbym się skradał, więc skradanie jest bezużyteczne w tej grze. Bo jak się chodzi tyłem, to gra też myśli, że się skradasz. Tylko teraz najgorsze. Kurczę, po prostu. Podniesienie... Podniesienie klucza z kominka. O! Mam go! Dobra. Mam klucz. To teraz idziemy szybko otworzyć kufer. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, kroczek, kroczek, nie przejmujcie się, Inos was kocha. Konfiskuj. Kiedyś na pewno się dogadamy. I teraz ostatni będzie w domu Valentina. Tylko, że... No proszę, jednak no, tam, tam. Można. Nie sraj, nie sraj. Tylko nie pamiętam, który to jest dom Valentina. Możliwe, że to ten dom. Czego tutaj? Tutaj wystarczy pociągnąć za dźwignię. I teraz na dole się chyba otwarła mi skrytka. Otóż to. Obywatelka nie jest zadowolona z mojej obecności tutaj. To się na chwilę
wycofam teraz do skrzyni, skoro ona już pomyślała, że jest bezpieczna, bo zamknęła drzwi, których nie ma. Wyobraża sobie, że ma te drzwi. To teraz my się skradamy do kufra. Elegancja Francja. I zabieramy ostatni krwawy puchar. A kufer otworzyłem dzięki wspaniałej pomocy klucza Valentina, który z kolei zdobyłem od samego Valentina. Tym samym mam wszystkie 6 krwawych pucharów, czy tam 5 krwawych pucharów, które mogę teraz zanieść Cassie. A z racji, że jestem już częścią gildii złodziei, to nie muszę babrać się w kanałach, nie muszę płynąć znowu jak ten fajtłapa, a zamiast tego elegancko, jak przystało na dobrego maga Inosa, udamy się do gospody Hany, przejedziemy sobie schodami i tym samym dotrzemy do Cassie. Cassia będzie miała dla mnie jeszcze jedno zdanie, które w zasadzie wykonam niemalże instantowo, bo jest to zadanie, żeby zdobyć dla niej sekstans. Tak wiem, śmieszne słowo sekstans, ha ha ha, pośmialiśmy się. I tak się składa, że ja sekstans posiadam w ekwipunku. Mam go od Grega, znaczy Greg nie wie, że mi go dał, ale dał mi go, gdy sobie jego chatę przeszukiwałem i tam właśnie sekstans leżał. I dzięki temu, że Cassie ten sekstans dostarczę, to ona da mi mały prezent, bez podtekstów. Wstawaj, kobieto. Mam twoje puchary. Jeżeli chodzi o te krwawe kielichy, mam wszystkie 6 kielichów. Dobra robota. W międzyczasie udało mi się znaleźć na nie kupca. Możesz odebrać swoją nagrodę. Dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś. Nie muszę dla ciebie robić nic więcej. Ale w każdej chwili możesz przyjść do mnie na naukę. A poza tym, na tej wyspie jest dość łupów dla każdego. Przyszedłem odebrać swoją nagrodę. Co wybierasz? Wezmę 400 sztuk złota. Daj mi złoto. No i zarąbiście. Dobra, i właśnie ten quest, który mogę wziąć, to jest quest od Ramireza. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Jest pewna rzecz, która mnie interesuje, jednak dotychczas nie udało mi się jej zdobyć. Cóż to takiego? Sekstans. Przynieś mi go, a dobrze zapłacę. Proszę. Mam dla ciebie sekstans. Niewiarygodne. Naprawdę udało ci się go zdobyć. Proszę. Naprawdę zasłużyłeś sobie na te pieniądze. Ło! 750 sztuk złota. Zarąbiście. Cassia, zbudź się. Co jest? Jak to co jest? Kładę się na twoim łóżku. Spierdzielaj. Ja tu się prześpię. Dziękuję bardzo. Tym samym, oddając sekstans i krwawe puchary, wykonałem już wszystkie zadania chyba, które mogłem wykonać. Ej, ty! A to z kolei znaczy, że mogę się już stąd zwijać. Z tego co pamiętam, w rozdziale trzecim jeszcze chyba oni będą żyli. W rozdziale czwartym będą dopiero martwi. W trzecim będą jeszcze żyli i będą mieli dla mnie innego questa. I potem na nich doniosę. Zyskam dzięki temu punkty doświadczenia. Pozabijam ich. Zyskam miecz Cassie, a także klucz do ich kryjówki, która znajduje się gdzieś tam niedaleko Corinis. Z tego co widzę także, jedyne questy, jakie mi zostały, to już questy związane z Górniczą Doliną, więc to jest ten moment, na który wszyscy czekaliście. Ruszamy do Górniczej Doliny i tym samym możemy w tym momencie zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. W przerwie z nagrywaniem sobie tutaj pewnie pobiegam i obrabuję kogo się da. A tym momentem jest to tyle. Trzymajcie ciepło. No i cześć!